Dzisiaj o tym, dlaczego warto pomyśleć, zanim zrobi się z pasji pracę. Ja nazywam się Jarek Guc, a to jest Antyzarządzanie. Popularne są namowy, żeby znaleźć swoją życiową pasję czy hobby i zacząć w tym obszarze pracować. Wówczas już nie będzie pracy, tylko nieustająca zabawa i przyjemność. Nie do końca się zgadzam. Praca to praca. To wysiłek. Idealnie, jeśli jest pasjonująca, rozwijająca i dobrze się wplata w szerszy projekt o nazwie życie. Idealnie, jeśli w ramach pracy zyskujemy, choć czasem, stan określany jako flow. Zjawisko flow jest przedmiotem ciekawych badań naukowych. Flow, tłumaczone jako przepływ, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenia, to pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest Mihaly Csikszentmihalyi, Węgier o łatwym do wymówienia nazwisku. Według niego flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Flow, przepływ, to słowo, którym ludzie opisują swój stan umysłu, kiedy są całkowicie skupieni podczas danego zadania, które wykonywane jest dla czystej przyjemności z takiego działania. Osoby doświadczające uniesienia często definiują ten stan jako niesienie falą czy unoszenie się na wodzie. Flow często odczuwane jest podczas takich zajęć jak wspinaczka górska, żeglarstwo, gry sportowe, tworzenie muzyki, yoga czy medytacja. Przepływ charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu oraz całkowitą wolnością od strachu i lęku. Warto doświadczać takiego przepływu. Doskonale, jeśli praca jest taka, że obok wszelkich roboczych upierdliwości dnia codziennego przynosi satysfakcję od finansowej, poduchową, a może nawet i flow. Jednak, jeśli ktoś mówi mi o przekształceniu pasji w pracę, to zwykle mam przed oczami sportowców maltretujących się treningami, tancerzy katujących się tańcem, muzyków grą, obłąkanego Van Gogha, obcinającego sobie ucho, właścicieli knajp i hoteli pracujących najciężej, kiedy inni odpoczywają, posiadaczy wielkich fortun z fenomenalnym talentem do ich pomnażania, którzy walczą co dnia o utrzymanie i rozwój swojego posiadania. Tomek Michniewicz, podróżnik, dziennikarz, fotograf, autor nagradzanych bestsellerowych książek reporterskich, mówi w ramach wywiadu, który warto przeczytać w całości, zatytułowanego Podróże są świetnym sposobem na ucieczkę od życia, ale średnim na życie. Idziesz jakąś życiową ścieżką i w pewnym momencie się dowiadujesz, że to jest piękna droga, fascynująca, ale prowadzi do naprawdę niefajnego celu. Zacząłem studiować biografię podróżników, odkrywców, ludzi, których uznajemy za wyczynowców i zobaczyłem, że trudno wśród nich znaleźć kogoś, kto miał szczęśliwy finał. Śmiertelny wypadek, bankructwo, rozwód, samotność, nienawiść ze strony własnych dzieci – to była cena. Oni szli dokładnie tą samą drogą co ja i też im się bardzo podobała. Jako żywo narzuca mi się tu biografia Ryszarda Kapuścińskiego, kiedy odwirować z niej zaszczyty, nagrody i momenty chwały. Na moją drobną skalę znam to z pisania czy tworzenia. Ktoś powiedział, że lubią pisać tylko grafomani. I uważam, że to prawda. Cieszę się, że mordęgą pisania nie zarabiam na życie i na szczęście raczej nie czekają mnie ani wzloty, ani upadki na miarę Ernesta Hemingwaya, Charlesa Bukowskiego, Jerzego Pilcha czy choćby Hanka Moody'ego z Californication. Praca w obszarze pasji, obrazy jej nie są wcale takie jednoznaczne. Podziwiam ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie wybrali taką drogę.
Jednak wiem, jaką cenę często za to płacą i nie chcę się z nimi zamienić. Jakiś czas po opublikowaniu felietonu, na którym bazuje to, co mówię, trafiłem na ciekawy tekst Pasja do pasji Macieja Sztura. Link do niego znajdziecie poniżej, w magazynie Zwierciadło, w którym autor kapitalnie uzupełnia moje rozważania, relacjonując swoje poszukiwania słownikowego rozumienia słowa pasja. W opasłym woluminie słownika dotarłem w końcu do sedna moich poszukiwań, a zarazem do puenty. Pasja to męka, cierpienie, namiętność. Pasja, tłumaczy słownik, bierze, dławi, ogarnia. Jaka piękna skaza na naszej kryształowej, wydawałoby się, pasji. W życiu trzeba mieć mękę, w życiu trzeba mieć cierpienie. Nie brzmi już tak dobrze. To o co właściwie chodzi? O co my się staramy? Sami chcemy sobie zrobić kuku, doprowadzić się do nomen omen szewskiej pasji? A jednak jest w tym jakaś wielka mądrość. No, odrobinę może smutna. Jak się dobrze zastanowić, to każda prawdziwa pasja męką jest podszyta. Kochasz z pasją? Może się tak zdarzyć, że będziesz cierpieć. Chodźmy chwilę rozłąki. Twoją pasją jest pokonanie Marit Bjergen. Będą nóżki bolały. Oj, będą. A jednak warto. A jednak trzeba od czasu do czasu sponiewierać się w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego można i bezpieczniej, ale nijako. W życiu trzeba mieć pasję. I do tego miejsca się z panem Maciejem zgadzam. Ale czy powinno się z tego robić pracę? To już pytanie zupełnie innej natury. Napisz, co o tym sądzisz pod filmem, na moim blogu lub na Facebooku i zasubskrybuj mój kanał. Ja się nazywam Jarek Guc, a to jest Antyzarządzanie. Kamery wszędzie. Top point kamer. Tu mam kamerę z Google. Here we go, here we go.